wolnościach przekroczyła granice Bułgarii. Co powiedziała wróżka Hitlerowi? Podczas wojny Wanga wyszła za mąż. Mimo protestów małżonka nadal każdego dnia zapraszała do siebie dziesiątki ludzi. W lutym 1943 roku przyjęła niezwykłego gościa, Hitlera we własnej osobie, który postanowił poradzić się wieszczki w kwestii i strategii wojennej w Rosji. Zainteresowanie Fuhrera zjawiskami paranormalnymi i okultyzmem sprawiło, że mimo ryzyka związanego z wizytą postanowił przedsięwziąć tę podróż. Nie spotkał się jednak z serdecznym przyjęciem. Zostaw Rosję w spokoju. Przegrasz tę wojnę, a twój koniec będzie sromotny, usłyszał podobno od baby Wangi. Hitlera te słowa rozwścieczyły, jednak, jak pokazały nadchodzące wydarzenia, przepowiednia okazała się trafna. Jasnowidząca także po wojnie nie przestała przyjmować u siebie ludzi w potrzebie. Pracowała od świtu do nocy.